Rozmowa niezależna jest seksowala. Witam Państwa. Dzisiaj goszczę dwie piękne panie, Joanna Lichocka, Anita Czerwińska. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tej książce, której autorką jest Joanna, ale zaczniemy od tego, co zrobiłaś mamusi 3 maja 1982 roku. Proszę, opowiedz Państwu. To był taki naturalny w naszym domu, że tego rodzaju święta, rocznice trzeba zademonstrować i poszłyśmy z mamą na Stare Miasto i tam właśnie była taka sytuacja, gdzie... Stare Miasto, spowite gazem łzawiącym. Tak, był taki, taki incydent, że starsza pani domagała się oddania syna. Ja nie pamiętam oczywiście, o co chodziło. No, mogę się domyślać, że jej... Od tych zamówców się tak, domagała. Tak, tak. I ona klęcząc przed nimi krzyczała, żeby oddali jej syna. No, ten obrazek mam do dzisiaj przed oczami. On bardzo mną poruszył wtedy. Myślę, że 12-letni człowiek to już jest ta świadomość. Nawet jeśli nie tych warunków politycznych, uwarunkowań politycznych, to wiedziałam, że tutaj toczy się walka dobra ze złem. No i zareagowałam w ten sposób, że zaczęłam głośno domagać się jakby pomocy tej pani, uwolnienia. Joanno, co było najpierw u ciebie w głowie? Czy najpierw był film, czy najpierw była ta książka? To trudne. Trudne do powiedzenia, dlatego że ja wiedziałam, że przede wszystkim trzeba dać świadectwo, jak wyglądają każdego 10 obchody na krakowskim Przedmieściu, te miesięcznice, a także trzeba opowiedzieć o ludziach, którzy przyszli na krakowskie Przedmieście w czasie Tygodnia Żałoby, żeby pożegnać Lecha i Marię Kaczyńskich i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej, ale też, żeby porozmawiać o Polsce. Tych ludzi pokazywano jako ludzi z wykrzywionymi nienawiścią twarzami. Jak pamiętamy ze spotu wyborczego Platformy Obywatelskiej, tam był taki klip z osobą, z jakimś panem, który właśnie był wykrzywiony, z kim się tam szamotał i miał symbolizować tych ludzi z krakowskiego Przedmieścia i był wielki komunikat, oni pójdą na wybory, a ty? Bardzo mną wstrząsnęło, że można tych ludzi, którzy domagają się prawdy i którzy przenoszą moim zdaniem takie myślenie czasów Solidarności w te nasze czasy współczesne, domagając się prawdy, godności, honoru, odwołując się do takich wartości jak etyka w życiu publicznym, zupełnie jakby zapomnianych, że pokazuje się ich w tak wykrzywionym zwierciadle. Anita Czerwińska jest jedną z bohaterek i filmu, i książki. Ta książka to jest zapis Twoich rozmów z 6 bohaterami filmu. Ja rozumiem, że to jest pełniejszy zapis niż to, co obejrzeliśmy w filmie, tak? No, w filmie siłą rzeczy mogły się znaleźć tylko fragmenty wypowiedzi. To jest w ciągu 50 minut nie da się opowiedzieć, nie da się przekazać tych wielogodzinnych jednak nagrań z każdym z bohaterów. Doszło do katastrofy lotniczej. Tej wspólnoty zrodziło także we mnie głód prawdy, głód sprawiedliwości, głód prawdziwej wolności.
Tu jest pełen zapis tego, o czym z nimi w sierpniu zeszłego roku rozmawiałam, bo to jest książka, która zbiera doświadczenie ludzi, którzy uczestniczyli w kilkunastu miesięcznicach. Dlaczego się zgodziłaś? Bo ja rozumiem, że Joanna, tak? Przyszła z taką propozycją, z takim pomysłem. Tak. Znaczy ja mogę o sobie powiedzieć, ale myślę, że pozostali bohaterowie tej książki, filmu potwierdzą, że Joanna potrafi prowadzić takie rozmowy. Ja myślę, że była pewnie pierwszą osobą, o której o pewnych rzeczach powiedziałam. Także myślę, że ma ten dar taki bardzo... Ja po przeczytaniu tej książki mam kłopot, dlatego że ja nie wiem, co ja wolę. Czy ja wolę film, czy ja wolę książkę, bo te opisy, te rozmowy, które są w tej książce, jak na przykład to, od czego zaczęliśmy, tak? Czyli to, co zrobiłaś mamusi 3 maja 82 roku, ja pamiętam ten dzień, bo on był w Warszawie dniem szczególnym, wyjątkowym. To trudno zapomnieć dla kogoś, kto to przeżył, kto to zobaczył. To była pierwsza, największa demonstracja po wprowadzeniu stanu wojennego i najbardziej taka krwawa, w sensie i gazu, i pałowania, i tłumów. Czego się dowiedziałaś, Joanno, o Polsce, robiąc i ten film, i pisząc tę książkę? Po pierwsze dowiedziałam się, że mit Solidarności istnieje. I to było dla mnie zaskakujące, bo ja myślałam, że sierpień, Solidarność to jest takie, to wspomnienie karnawału, to jest tylko już wspomnienie, że to się wydarzyło, potem był stan wojenny, potem rozmowy okrągłego stołu, no wyszło jak wyszło, ale postulaty sierpniowe, stocznia, sala BHP, no to jest podręcznik historii, martwy. Okazuje się, że nie, bo ja spotkałam tych samych ludzi, których Anita, czy ty Jacku, czy ja też zresztą, spotykaliśmy w latach 80. na manifestacjach solidarnościowych. Oni znów pojawili się na krakowskim przedmieściu właśnie 10 kwietnia. Ja sama spotkałam, zresztą jednym z bohaterów tej książki, Andrzej Olszewski, jest kolega, którego ja poznałam w NZS-ie, jak byłam na pierwszym roku na Uniwersytecie Warszawskim u samego schyłku PRL-u. Po 89 roku część z tych ludzi wycofało się do życia rodzinnego, zawodowego, uznając, że mamy wolną Polskę i że właściwie już wszystko, co trzeba było dla kraju, zostało zrobione i mogą się zająć właśnie swoim własnym życiem. 10 kwietnia pokazał im, że nic z tego, że nieprawda, że nie mamy ani normalnego kraju, ani nie mamy pełnej wolności. Tu nieprzypadkowo właściwie wszyscy mówią bohaterowie o tym, że śpiewają ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. I nie jest to przekora czy jakaś złośliwość, tylko to jest takie przeświadczenie, że nie mamy pełnej wolności, że musi powstać, że musiał powstać drugi obieg, niezależny od postkomunistycznego establishmentu. Właśnie takimi drugoobiegowymi filmami jest Mgła, Pogarda, Przebudzenie, film Anity Gargas, film Jana Pospieszalskiego i Ewy Stankiewicz. Można więcej tych filmów wymieniać. To istnieje. Nasza rozmowa też nie może się ukazać w żadnej telewizji publicznej. I to wszystko zostało przez bardzo wiele osób zobaczone tak w mgnieniu oka tego 10 kwietnia. I stąd to przebudzenie. I oni jakby po tych 20 latach zatrzymują się i mówią, chwileczkę, nie tak miała wyglądać Polska. To przecież nie o to chodziło w 89 roku, kiedy mówiono nam, że no właśnie teraz będzie wolność, ta wolność zakładana przez Solidarność. Ci niezwykli ludzie, tutaj wszystkie możliwe komplementy wobec pani, to są tacy zwykli ludzie, zwykli, niezwykli. No ale nieco podrążę, tak? Jak się z nimi rozmawiało? Dobrze. To są inteligentni bardzo ludzie, bardzo dobrze wykształceni, jak wiesz, wszyscy. To jest albo nauczycielka języka angielskiego, albo menedżer po MBA-u, właśnie kończy doktorat, albo chłopak po politechnice, dyrektor w jednej dużej polskiej firmie, albo student historii sztuki, no albo Anita po prawie i zaprawiona w różnych bojach marketingowo-PR-owskich również. No i Wojciech Wenzel, wielki współczesny poeta. No to jak mam rozmawiać z takimi ludźmi? To nie był żaden zabieg. Ty nie wybrałaś
sześciu osób, które miały coś reprezentować więcej i tak dalej. Nie, one reprezentowały tylko to, co się... To po prostu są ci ludzie na krakowskie przedmieście. Idziesz na krakowskie przedmieście i mówiąc tak już zupełnie, nie wiem, popularnie, wygarniasz. Naprawdę, każdego, kogo tam spotkasz, odkrywasz, że to jest jakaś niesamowita historia albo jakiś bardzo fajny, wolny Polak, po prostu. Wiecie, co wam się udało zrobić poza filmem? Wam się udało zapisać pewien moment w historii Polski. Tutaj mówię o tych rozmowach, które się składają na tę książkę. Prostą, nie grubą jak widać, ale ważną, myślę. Dlatego, że udało wam się zapisać pewien moment ważny w historii Polski, który jest pokazany przez słowa właśnie takich ludzi jak Anita. I ty mówisz, że w oczach twojej mamy była duma, tak? No, no tak, myślę, że tak, ale to też trochę jej zasługa, tak? Bo to też nie jest przypadek. Sama zawsze była bardzo wrażliwa na krzywdę ludzką, na niesprawiedliwości, więc to jest coś, co dostałam od rodziców. Ja bym chciał, żeby na koniec tej rozmowy w moich oczach i żeby to było widać, też była duma, bo z dumą na was patrzę, wie pani. Jesteście piękne, śliczne i kochane i bardzo wam dziękuję za tę książkę i za ten film. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję.